Proszę Państwa, mają zawsze chyba temu Morawieckiemu, że takie wykłady wygłasza o chrześcijańskiej Polsce. Polska była inna, wcale z Kościołem nie związana. Wiadomo, że ktoś to na siłę chce zrobić, no ale wiesz. Ani ten chrzest inny był, wszystko było inne, wszystko. Przecież chrzest biblijny to jest baptizo. Zanurzenie w wodzie, mieszka pierwszy przyjął przez podwójne zanurzenie w wodzie. Co my to będziemy powiedzieć? I zastrzeżenia, między innymi dotyczące Polsko obrony terytorialnej. Dowódca tej formacji na razie nie będzie podlegał potrzeba sztabu, a bezpośrednio pod ministra obrony. Nie chcemy tworzyć prywatnej armii pod kierownictwem ministra Błaszczaka. Mówił w trakcie sejmowej debaty poseł Nowoczesnej Jarosław Kurczyk. Zapewnienie kierownictwa MON będzie to jednak sytuacja przejściowa, dopóki WOT nie osiągnie pełnej gotowości operacyjnej, a prace w komisji nad reformą dowodzenia rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Reforma systemu kierowania i dowodzenia armią została podzielona na dwie fazy. W pierwszej kierownictwo MON skupia się na przywróceniu odpowiedniej roli szefowi sztabu generalnego. W kolejnej zostanie przywrócona odrębność dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Zlikwidowano to 4 lata temu, podporządkowując wojska lądowe, marynarkę wojenną, lotnictwo i wojska specjalne pod dowództwo. No, świat do góry nogami, wszystko jest odwrotnie, elektroniczne. Właśnie.
to płot do szczepionek przeciwko HPV dla dziewczynek oraz do szczepionek skojarzonych dla małych dzieci. A Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta stolicy Koalicji Wygra Warszawa, zapowiedział powołanie rzecznika praw mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych oraz uregulowanie stanu prawnego. Pozdrawiam, na mieście jestem w trakcie i w sobotę jestem w trakcie. Zapraszam. Dają mi tutaj dużo pracy i przestrzeni. Tutaj nasi kierownicy i wszyscy kierownicy są w tym hotelu. W którym teraz już czas na pozostałe informacje z zagranicy. Prezydenta
pedofilia i skandale. Thank you.
czynsz. I teraz tak, czynszowy płaci podatek jeszcze dodatkowo, a żadnego użytkowania wieczystego już nie. Czynszowy nie płaci ani podatku, ani użytkowania wieczystego. No i jakie pytania teraz padają? Co się teraz stanie? Na pewno nam jakieś opłaty dołożą w związku z tym przekształceniem. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że każda taka sytuacja może być inna. Mogą być najróżniejsze rozwiązania i jedynym rozwiązaniem jest pójść do spółdzielni mieszkaniowej i dowiedzieć się dokładnie, jak to wygląda. Czyli kto jest właścicielem gruntu, jaka jest sytuacja prawna gruntu. A jeśli właścicielem jest spółdzielnia? Jeśli jest właścicielem jest spółdzielnia, jest na niej postawiony blok mieszkalny, to przejdzie na własność, ale na własność spółdzielni oczywiście, tak? A nie na własność mieszkańców. Natomiast, czyli ich nie będzie dotyczyła opłata za przekształcenie. Natomiast jeżeli mamy wykupione mieszkanie, no to wtedy już przyjdzie na naszą własność, tak? Dlatego przez to, że to jest no, trochę zamotane, to warto po prostu zapytać u źródła. Ale ja teraz zapytam pana jeszcze o jedno, bo jeżeli już wiemy i mamy to, że okej, mamy wykupione mieszkanie, grunt jest gruntem należącym do spółdzielni, ale taka osoba nie płaci za użytkowanie wieczyste. Nie płaci. Bo płaci spółdzielnia, tak? Bo to do niej należy grunt. Tak. No to co teraz? Naprawdę najlepiej zapytać w spółdzielni, bo może być tak, że spółdzielnia na przykład przerzuca na przykład podatek, tak, od nieruchomości. Może być tak, że spółdzielnia go opłaca i my o tym tak naprawdę nic nie wiemy. Dokładnie, jest taka grupa osób, tak. A może być tak, że spółdzielnia przekazuje jakby ten kwitek, tę opłatę dalej i to mieszkaniec musi płacić. Więc naprawdę tak, też jest tyle różnych możliwości, że jedynym słusznym rozwiązaniem, nie ma uniwersalnych odpowiedzi, i jedynym słusznym rozwiązaniem jest pójść do spółdzielni i po prostu zapytać, jak to będzie wyglądało. Czyli może być tak, że część osób nagle okaże się, że będą musiały opłacić za owo przekształcenie, a część osób nie. Chociaż mieszkają w takim samym bloku obok siebie i mają wykupione mieszkania, jak to oni mówią, spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielczo-własnościowe prawo, no tak, 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 tak. I to jest właśnie to zamieszanie. Niestety sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce no, nie jest prosta, tak? Użytkowanie wieczyste dodatkowo ją jeszcze utrudnia, bo no, jest to tak naprawdę grunt, który czy Skarb Państwa dzierżawi komuś tam w teorii na 99% za to opłatę, która na dodatek w ostatnich latach potrafiła bardzo dynamicznie rosnąć, co czasem stanowi bardzo poważne obciążenie budżetu domowego, tak, o tym należy pamiętać. No, ta ustawa wprowadza jednak więcej porządku, ja uważam. To na pewno, ale stanowi też pewien problem, bo jeżeli ktoś za ten sam grunt tak naprawdę raz płaci podatek, drugi raz opłatę za użytkowanie wieczyste, no nie, to tak, trochę się denerwuje. No tak, ale płacenie podatku jest czym innym niż płacenie użytkowania wieczystego. Ale dokładnie, jak dostaje kwit odnośnie tego samego gruntu, tej samej powierzchni, no dobrze, tego samego numeru działu. I po pierwsze płacimy za paliwo, po drugie płacimy ubezpieczenie, po trzecie płacimy za przegląd, płacimy za wymianę jakiejś tam części, tak? Więc jakby no... Ale po przekształceniu nie będzie już płacił. No będzie, dlatego że... Będzie płacił podatek. Ale użytkowanie... A nie za użytkowanie. Ale przekształcenie użytkowania wieczystego to jest proces wieloletni. No i właśnie do tego elementu chciałam dojść. Tak, proces wieloletni. Czyli na 20 lat będzie mogło być rozłożone, ale... Co do zasady jest rozłożone na 20 lat, no, ale... Proszę powiedzieć, w teorii można to skrócić. Jest to o tyle ciekawe, że w ustawie zapisano, iż grunty należące do Skarbu Państwa, jeżeli są, to można wykupując wcześniej, czyli opłacając z góry, zamiast płacić przez 20 lat, opłacając z góry, można uzyskać solidną bonifikatę, bo aż 60%. To jest dużo, czyli de facto zamiast 20-letniej opłaty płacimy 8 lat. Jeszcze wyliczmy, zanim to powiemy, to wyliczmy, jak będzie wyglądała ta opłata. Bo ona będzie wyglądała w ten sposób, jak rozumiem, że będzie brane pod uwagę to użytkowanie wieczyste za rok i pomnożone przez 12. Przez 20 lat płacę w tym roku jedną część, w następnym. No nie, ale powiedzmy, że ja się decyduję, chciałabym zapłacić to dzisiaj, potencjalnie, chciałabym zapłacić to dzisiaj jednorazowo. Więc biorą opłatę z roku, tam jest powiedziane, że z ostatniego roku, żeby te opłaty... Z 2018, tak, czyli z przeszłości, żeby nie były zawyżone. Tak, i mnożę przez 20. Tak, przy czym jeżeli teraz... należy do Skarbu Państwa, otrzymujemy 60% bonifikatę. To jest bardzo dużo, to jest bardzo ważne, ale, no co ciekawe, ale... większość gruntów nie należy do Skarbu Państwa, tylko do samorządów, jednostek samorządów. Do gmin. Głównie do gmin, tak, to prawda.
Nie ma kto ująć, wręcz zabawne, no bo z jednej strony ich nie mogą zrobić. Myślę, że to jest raczej dla ludzi nieciekawe. Tak, ale jestem przekonany, że gminy będą tych bonifikatów udzielać z prostego powodu. No, gmina nie będzie chciała zadzierać, w tym słowiu zadzierać z ustawą. No. Zbliżą się wybory samorządowe i gmina, która powie, nie dajemy bonifikatów. Tak? Na przykład. Ma przeklapane uchwaczki, więc ja jestem przekonany, że w zdecydowanej większości albo wręcz w 100% te bonifikaty będą. Ale ta sprawa jest, ja bym powiedziała, jeszcze trudniejsza, dlatego że to czy w ogóle będzie udzielała bonifikat, czy nie, no to już powiedział pan, że być może będzie udzielała, to w porządku. Ale jest pytanie jakich? Sugerowane jest, ja już słyszałam przedstawiciele rządu, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów na przykład, chyba mówił, że sugeruje się, żeby to były kwoty zbliżone do tych, które Skarb Państwa. Tak. Ale no, ja zakładam, że te gminy to niekoniecznie będą tak spolegliwe i pytanie, czy może być tak, że na przykład